Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Jestem piękny z tej chwili. Spotkamy się dzisiaj na spotkaniu autorskim z panem Andrzejem Nowakiem-Marczewskim i promujemy książkę Długi Cień Świętej Góry. Panie Andrzeju, daj. Dziękuję ślicznie. Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Będziemy rozmawiać o trudnych tematach, o naszej historii współczesnej, bo jest to książka współczesna, chociaż jej akcja zaczyna się w okresie wojny, ale obejmuje również nasz czas współczesny, tu i teraz. Będziemy zastanawiać się, jak powinniśmy pisać o historii, bo widzę, że jest bardzo dużo przedstawicieli Klubu Młodych Twórców z naszego regionu świętokrzyskiego, jak można pisać, jak powinniśmy pisać i jak odbierać historię. To jest bardzo ważne. Moimi gośćmi są osoby dzisiaj, które będą prowadzić rozmowę o książce. Pan profesor Stanisław Żak. I pan profesor Janusz Detka. Panie profesorze, bardzo proszę o rozpoczęcie. Dzień dobry Państwu. Przypada mi w udziale przedstawienie sylwetki autora Andrzeja Nowaka-Marczewskiego, chociaż wydaje mi się, że większość doskonale wie, kim Andrzej Nowak-Marczewski jest. Ale skoro taki scenariusz zaplanowaliśmy, więc te kilka słów o autorze. Andrzej Nowak-Marczewski jest sandomierzaninem, chociaż szkołę średnią skończył w Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Potem były studia na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie kulturoznawstwa. A po studiach zaczęło się realizowanie chyba największej życiowej pasji Andrzeja, a mianowicie dziennikarstwa, reporterki i publicystyki. Chociaż startował trochę inaczej, bo w latach 80. Andrzej Nowak-Marczewski zajmował się krytyką literacką i filmową. Drukował między innymi w filmie, w Nowym Wyrazie, w Tygodniku Kulturalnym czy w literaturze. Potem przyszły czasy pracy w Kielcach. Najpierw w Słowie Ludu, potem w Echu Dnia. I w tej pracy dziennikarskiej Andrzej Nowak-Marczewski odnalazł to, do czego został stworzony, czyli uprawianie reportażu. Teksty reportażowe drukował oczywiście w prasie regionalnej, ale też drukował w prasie ogólnopolskiej, w Sztandarze Młodych, w Przeglądzie Tygodniowym czy w dużym formacie Gazety Wyborczej. Ja się zetknąłem z autorem dzisiejszej książki, bohaterki dzisiejszego spotkania, właśnie przy okazji konkursu na reportaż imienia Zbyszka Nosala. Była to pierwsza edycja. W tej edycji, no, przypomnę, że Andrzej zgarnął właściwie połowę puli wszystkich nagród i wyróżnień. Tak to się okazało, że te teksty były opatrzone godłem, ale po rozszyfrowaniu okazało się, że właśnie Andrzej Nowak-Marczewski otrzymał aż trzy nagrody i wyróżnienia. I to, że zajmował się najpierw reportażem publikowanym w czasopismach, spowodowało, że pierwsze jego książki to były zbiory reportaży gromadzące to, co było wcześniej publikowane w periodykach. Te dwa pierwsze tomy to był Być jak diament i Magdalena z mrocznej baśni. Ale począwszy od książki Orłowińska ballada, Andrzej Nowak-Marczewski proponuje już jednolite, monotematyczne tomy reportażowe. Ta Orłowińska ballada była poświęcona tropieniu śladów wsi, której dzisiaj już nie ma, i ludzi,
którzy zapamiętali tę wieś, tę nieistniejącą już dzisiaj wieś. Potem była również ważna książka My z pałacu, poświęcona samemu pałacowi rodziny Karskich we Włostowie za Opatowem, ale także losom rodziny Karskich tropionym aż po współczesność. Po tej książce My z pałacu, tu wspominałem dzisiaj z panem profesorem Żakiem, że dla mnie to była pierwsza książka, na której byłem na promocji. Potem już obaj byliśmy na dla mnie niesłychanie ważnej książce Andrzeja Nowaka-Karczewskiego Zmiłuj się nad nami. Książce mówiącej o bardzo trudnych relacjach polsko-żydowskich na przykładzie Podsandomierskiego-Klimontowa. No, świetna książka, książka, za którą zresztą Andrzej Nowak dostał szereg nagród. Między innymi nagrodę Bonum Publicum imienia Aleksandra Patkowskiego. Książka, w której zwraca uwagę to, oprócz oczywiście bardzo, bardzo bolesnej, trudnej tematyki, zwraca uwagę to, że Andrzejowi udało się jak gdyby zachować obiektywizm w tym wszystkim, przyjąć rodzaj bezstronnego spojrzenia, bezstronnej perspektywy na to, co tak często jest, budzi bardzo żywe emocje. Potem była książka Stań do apelu, pseudonim Tarzan, sięgająca czasów wojennych. I ku wojnie zwrócił się również w kolejnej książce. Było to, o ile dobrze pamiętam, 3 lata temu, kiedy się spotkaliśmy jesienią. Książce pod tytułem Przykosa, w której Andrzej wybrał bardzo niestereotypowego bohatera, właściwie antybohatera, oficera Armii Krajowej, który równocześnie był agentem Służby Bezpieczeństwa. Czyli osobą o kilku różnych, sprzecznych, przeciwstawnych obliczach. Tutaj zastanawialiśmy się 3 lata temu nad tym, w tym gronie, próbując znaleźć przyczyny życiowych wyborów Mędrzeckiego, bohatera tej książki, próbując dociec, co mogło, jaka była motywacja jego decyzji i czynów. Andrzej Nowak-Karczewski w tej książce wybrał bohatera bardzo niestereotypowego i jego kolejna książka sprzed roku, Na uboczu nasze historie mówione, to też jest zbiór zawierający portrety tak samo niestereotypowych, nie dających się ująć w prostą regułę, w prostą etykietkę osób. I najnowsza opowieść faktograficzna Andrzeja Nowaka to właśnie Długi dzień Świętej Góry. Ta książka wydana nakładem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Książka, która podobnie jak Na uboczu, ale także Zmiłuj się nad nami, Przykosa, w znacznym stopniu bazuje na historii mówionej. Andrzej Nowak-Karczewski oczywiście sięga do źródeł pisanych, sięga do literatury przedmiotu, stąd w tych książkach są stosowne bibliografie informujące o tym, gdzie szukał materiałów, sięga po dokumenty. Ale tym, co wydaje mi się w jego pracy reporterskiej szczególnie istotne, to to, że dla niego liczą się w równym stopniu, a często nawet bardziej opowieści ludzi. Że jako reporter, autor dociera do tych ludzi, próbuje namówić ich na rozmowę. Nie zawsze jest to łatwe i to widzimy także w Długim cieniu Świętej Góry. Jest dociekliwy i tę dociekliwość chciałem tutaj podkreślić. Na koniec chcę powiedzieć tu, myślę, że przede wszystkim to autor będzie mówił o tym, ale ta książka to są okruchy zapamiętanych przez ludzi faktu, przez ludzi, z którymi Andrzej Nowak-Karczewski rozmawiał, faktów i sytuacji. I to składa się na historię 3 rodzin, których losy splotły się, połączyły się w czasie II wojny światowej.
I działo się to, co też ważne u Andrzeja, jeżeli podejmuje w kolejnych tomach tematy bardzo uniwersalne, to jest równocześnie reporterem skupionym na drobnym wycinku rzeczywistości. Na konkrecie topograficznym, tą konkrecie historycznym, geograficznym. Tym razem, jak sobie popatrzymy na tę mapkę na początku książki, to jest taki kwadrat, który wyznacza Słupia, Nowa Słupia, Ostrowiec, Opatów i Łagów. A temu kwadratowi świętokrzyskiemu, w centrum znajduje się pasmo Jeroniowskie, a temu kwadratowi patronuje Łysiec i klasztor na Świętym Krzyżu. Co dzieje się w cieniu Łysca i co przeżywali ludzie żyjący w czasie wojny, ale także ci, którzy wyszli z tej wojny z traumatycznym doświadczeniem tych przeżyć, to jest zawarte w tej książce. Myślę, że moglibyśmy zacząć od tego, żebyś, Andrzej, zechciał przypomnieć, co to za rodziny, historię, ilu, jakich rodzin składają się na tę książkę i co ich połączyło. Tak, drodzy Państwo, to jest historia trzech rodzin. Rodziny inteligenckiej, nauczycielskiej, młodzików z Piórkowa, których dotknęły niesamowite tragiczne zdarzenia w czasie wojny i te zdarzenia wpływały na losy dzieci i wnuków tej rodziny. Następnie jest to rodzina ziemiańska, Reklewskich, Braunów, którzy również w czasie wojny w 1943 roku dotknięci byli bardzo tragicznymi zdarzeniami. Też ginęli członkowie tych rodzin w różnych bardzo okolicznościach trudnych czasami do wyjaśnienia. I trzecia rodzina to jest rodzina chłopska, rodzina Szczykutowiczów z Bukowian. Też bardzo trudna do odtworzenia historia tej rodziny, która zginęła w czasie wojny i która po wojnie również była dotknięta taką traumą i bardzo trudnymi przeżyciami. Drodzy Państwo, tutaj wymieniłem właśnie miejscowości, z których pochodzą te rodziny. Rodzina Reklewskich tutaj z Wronowa. Wszystkie te miejscowości znajdują się w rejonie pasma Jeleniowskiego. I to jest dla mnie ważne, że to jest taka jedność miejsca i każde zdarzenie, które dotknęło tę rodzinę, wynika z poprzedniego. Jeśli na przykład rodzina inteligencka przechowywała człowieka, który uciekł ze Świętego Krzyża, jeniec sowiecki, to wpłynęło później na również dzieje następnej rodziny Reklewskich, bo ten jeniec, ten znajdujący się na Świętym Krzyżu, był później twórcą całego oddziału. I to również wpłynęło na dzieje rodziny Reklewskich. A to z kolei, co się zdarzyło w rodzinie Reklewskich, wpłynęło z kolei na to, że cała rodzina, prawie chłopska, została zabita podczas wojny. I ja jako reporter próbuję odtworzyć te zdarzenia, zrekonstruować, jak to się stało, że ta historia połączyła te trzy rodziny i jak to się dzieje w naszej historii, że jak zmienia się właśnie optyka widzenia różnych zdarzeń. Otóż, drodzy Państwo, jest to tak, że po wojnie przedstawiciele tych rodzin, przedstawiciele byli stawiani na pomniki, byli bohaterami, ich imieniem nazywano szkoły, ale później po zmianach, po różnych innej polityce historycznej, te osoby stawały się osobami, które były wyrzucane z pomników. I odwrotnie, rodziny, które były po wojnie szykanowane, trafiły do kaźni ubeckich, były przesłuchiwane. Później stawiano tym osobom pomniki i te osoby otrzymały w wyniku wyroków sądowych odszkodowania, zadośćuczynienie i odszkodowanie. Ale to nie jest łatwa sprawa, bo z kolei rodziny
które tutaj wymieniłem, dowiedziały się o tym, to też występują o odszkodowanie do państwa polskiego, też za swoje bóle i straty, za swoje traumy. Tutaj, drodzy państwo, nie jest to historia jednolita. Ja jako autor, reporter tutaj wyraźnie w tej książce chcę powiedzieć, że nie ma czarno-białej historii. Nie możemy powiedzieć, że ktoś jest bohaterem, czy ktoś jest łobuzem i zdrajcą. Do końca, od swojego początku życia aż do śmierci. Bywa i takim, i takim. Taka jest rzeczywistość i my nie możemy generalizować, to wszyscy wiemy, bo generalizowanie powoduje to, że my spłaszczamy naszą historię. Ja w tej książce staram się właśnie widzieć w całej okazałości tę historię tych rodzin i historię bardzo trudną naszą ostatnich kilkudziesięciu lat. I to wszystko, tak jak pan profesor powiedział, dzieje się w cieniu Świętej Góry, czyli oczywiście Świętego Krzyża. I to jest dla mnie bardzo ważne, bo to jest taki i dosłowny tytuł, czyli to jest długi cień Świętej Góry, pasmo jeleniowskie, patrząc od zachodu, od Świętego Krzyża, jest jakby długim cieniem rozciągającym się aż po Opatów. Ale z drugiej strony jest to dla mnie taki tytuł symboliczny też. A mianowicie mówi o tym, że te modlitwy ludzi, tutaj opisuje taką majówkę wojenną, to wszystko jest czasami bardzo powierzchowne. Że to jest bardzo czasami nieautentyczne. Bo ludzie z jednej strony właśnie modlą się, a później zaraz po takiej majówce zabijają siebie nawzajem i napadają na sąsiadów. To tylko w skrócie o tym opisuję, jak tragiczne są te zdarzenia, niełatwe i bardzo trudne, które właśnie dzieją się tutaj w cieniu Świętej Góry. No i tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć, że to jest dla nas miejsce święte. To jest piękna historia. Tutaj powstawały pierwsze źródła, pierwsze pisma związane z naszym językiem polskim, z naszą kulturą, kazania gnieźnieńskie. A tak się stało, świętokrzyskie. A tak się stało, że tutaj właśnie w połowie XX wieku w środkowej Europie dochodziło do strasznych historii i między innymi do kanibalizmu. I to jest tutaj to, staram się to przypomnieć, jak to się wzięło, skąd to się wzięło i jakie są losy tych ludzi, którzy tutaj mieszkali. Ja odebrałem książkę jednolicie. Nie mam żadnych tutaj wahań, żeby twierdzić, iż pan Andrzej zrobił rzecz taką bardzo odważną. Mianowicie uderza w mity polskie, uderza w polskie mity. I jeden generalny mit to jest ten, że my jesteśmy święci, jesteśmy zawsze korekt, a inni tylko nam to próbują odebrać. Proszę Państwa, pan wybrał motto do tej swojej książki, myślę, że znakomite. To profesor Fryszke, człowiek żyjący do dzisiaj przecież, napisał tak. Czy historia jest po to, by mówić prawdę, czy po to, by budować mit o godności narodu? Idealizacja społeczeństwa jest absurdem. Żadne społeczeństwo nie jest jednolite. Są ludzie szlachetni i są ludzie podli. I to jest, w tej książce jest to znakomicie pokazane. Zaczyna się książka od zamordowania rodziny, łącznie z dziećmi, tylko dlatego, że nakarmili jeńca, który uciekł z więzienia świętokrzyskiego, a potem zakładał partyzantkę Sawka. Posądzono go o to, że współpracuje z bolszewikami, że idzie na korzyść bolszewików i się rozprawia. Przychodzą w imię patriotyzmu. To jest to wstrząsająca książka. I pan to przeprowadza konsekwentnie, takimi drobnymi kroczkami.
kiedy zaczynałem to czytać i kiedy skończyłem, to mi się nasunął inny utwór. Mianowicie podobna sytuacja zaistniała, kiedy Jan Józef Szczepański ogłosił buty. Takie opowiadanie. Niektórzy Państwa mogą znać, niektórzy nie, to tylko króciutko. Od Niemców ucieka grupa jeńców niemieckich, jeńców ukraińskich, a może Mongołów, może Kałmuków, wszystko jedno. I jest ich kilkunastu i przychodzą do polskiego oddziału partyzanckiego i proszą o przyjęcie. Przyjmują się ich, ale potem potajemnie rozstrzeliwuje. W całym zespole był jeden człowiek, który był protestował, powiedział, tego nie wolno robić. Nie wolno robić tego bez sądu, niewinnych ludzi rozstrzeliwać. Ale ich rozstrzelali. Skąd buty? Bo uciekając od Niemców, przychodząc do partyzantki, byli uzbrojeni, byli umundurowani i mieli dobre skórzane buty. Stąd tytuł. Pamiętam taką straszną dyskusję w Tygodniku Powszechnym. Dostało się redaktorowi Turowiczowi, dostało się całemu zespołowi. Jak śmiał opublikować taki tekst, który szkaluje dobre imię Armii Krajowej. I potem były wypowiedzi Jana Józefa Szczepańskiego. Powiedział, no nie może zrezygnować z tego. Było, to fakt. To był fakt. On tego nie wymyślił. Tak się stało. I to samo jest tutaj w książce pana Andrzeja, jak opowiada jedna z kobiet, powiada, że gospodarz, do którego właśnie przyszli, na klęczkach prosił, darujcie życie, oddaję wam wszystko, to co mam, oddaję wszystko, tylko proszę zachowajcie życie, darujcie nam życie. Nie dało rady, spalili cały dom, spalili czworo ludzi, w tym dwie dziewczynki, kilkunastoletnie dziewczynki. Proszę Państwa, kiedy to czytałem, no przyznam, że nie mogłem jednorazowo tak jednym ciągiem tego przeczytać. Jest to straszna rzecz. I te historie, one się potem powtarzają w innych przypadkach tutaj u pana Andrzeja. I teraz mam jakiś taki, powiedziałbym tak, że jest to niezwykle mądra książka. Książka, która pokazuje, że uważamy. Jest ten wielki mit narodowy. Polaków nie wolno oskarżać o cokolwiek. Polacy są święci, nieskazitelni, czyści, życzliwi zawsze, szanujący drugiego człowieka. Otóż nieprawda. Pan to pokazuje znakomicie. I uważam, że wielkość tej książki, waga tej książki na tym właśnie polega. Na tym właśnie polega. Sądzę, że panu dostanie się za to pewnie parę szturchańców, jak pan śmiał takie rzeczy naruszać, pokazywać, skoro mamy mit Armii Krajowej, mamy mit partyzanta i takie różne inne rzeczy, i mamy mit narodu polskiego. A pan ten mit narusza. Pan uderza w takie bardzo czułe miejsce narodowe. Nie jesteśmy święci, jesteśmy normalnymi ludźmi. Jeszcze normalnymi, ale ze wzmocnionym poczuciem ważności. Ja to tak odebrałem. Pańską książkę. Dziękuję panie profesorze, bo tu rzeczywiście gdybyśmy przypomnieli niektóre fakty, to na przykład rodzina chłopska, drodzy państwo. Jak to jest, że nie możemy patrzeć jednolicie na wydarzenia i oceniać, że była taka, czy zła, czy dobra. To jest wszystko błędne, są takie właśnie rozumienie. Otóż rodzina chłopska, nauczycielka szkoły w Piórkowie, czeka na przybycie swojego męża, który w 1939 roku poszedł na front i nie wrócił. Jest grudzień 1941 roku. Ona przyjmuje do swojego domu człowieka, który jest
bardzo chory na tyfus i pierze mu koszulę. Zaraża się i umiera, nie doczekawszy swojego męża. W tym czasie ludzie, którzy właśnie mordują jej męża w Katyniu, to są ludzie, którzy są rodakami tego przybłędy ze Świętego Krzyża, drodzy Państwo. I później jest tak, że synowie właśnie tej nauczycielki tworzą olbrzymie oddziały partyzanckie w tym rejonie. I po wojnie jeden z synów jest wybitnym dziennikarzem w Warszawie, redaktorem naczelnym pism ludowych. I wie o tym, że jego ojciec zginął w Katyniu, ale nie może o tym napisać. On wydał dwie książki wspomnieniowe o swoich terenach, ale nie wspomniał o tym, że jego ojciec zginął w Katyniu, no gdyż była cenzura i miał z tego powodu olbrzymi problem moralny. Nie mógł sobie z tym poradzić. Wielokrotnie pisał różne teksty do szuflady, które nie mogły być opublikowane. I w 1988 roku, kiedy zelżała troszeczkę polityka na wschodzie, całą swoją rodzinę, a miał jeszcze trzech braci, bo było czterech młodzików, całą swoją rodzinę z dziećmi i wnukami zabrał na wschód na wycieczkę. Poprosił kierowcę, żeby zamiast pod Lenino autokar skierował do Katynia. I tutaj w tym zdjęciu pokazuje, jak dzieci, jak córki czterech synów stoją przy Krzyżu Katyńskim. I on na tym zdjęciu ma całą swoją twarz zasłoniętą. Bardzo to przeżywa. I taka jest tutaj historia każdej z tych rodzin. Tylko bardzo lapidarnie powiem o rodzinie Reklewskich, drodzy Państwo. W tej rodzinie Jan Reklewski ożenił się z Różą Ośniałowską, z sąsiedniego majątku, ziemianką. Róża Reklewska na swoich oczach widziała, jak zginął jej pierwszy mąż, Jan Reklewski, młody ziemianin we Wronowie. Ona opuściła te tereny, pasmo jeleniowskie, pojechała do Warszawy i wyszła drugi raz za mąż na wiosnę 1944 roku, też za żołnierza Armii Krajowej. Niestety tego żołnierza widziano, jak wychodził z gestapo. Dotychczas jest sytuacja niewyjaśniona, ale zapadł wyrok śmierci za współpracę z Niemcami. I wyrok został wykonany również na oczach Róży Reklewskiej w szpitalu w Warszawie. I drodzy Państwo, Róża po tych przeżyciach, po wojnie, już po powstaniu warszawskim, znalazła się w Łodzi. Jako ziemianka znała język francuski jak polski. I tam szukała pracy, jakiegoś zatrudnienia. Poszła do jednego z kierowników zakładów włókienniczych i poprosiła, wiedząc, że ten zakład współpracuje z Francją, poprosiła o pracę, żeby się przydała jako tłumaczka. Ten kierownik na nią spojrzał i powiedział, że sekretarką czy tłumaczką może i by pani była, ale chciałbym, żeby pani została moją żoną. Zaczęła się przyjaźń między nimi, uczucie i została jego żoną. I trzeci mąż po 1948-1949 roku, gdy w naszej polityce mówi się, że zakręcano śrubę, że właśnie pozbywano się dawnych fachowców, wybitnych ludzi, tutaj w tym z zakresu włókiennictwa, on oskarżony o kradzież nici trafił do więzienia. I przesłuchiwany, stracił zęby. Niestety wyszedł z więzienia, ale już był człowiekiem nie do życia. Był człowiekiem i fizycznie, i psychicznie wyczerpanym. I ta Róża Reklewska, tutaj tę sylwetkę pokazuje, z rodziny właśnie Reklewskich, Braunów, pokazuje tę sylwetkę, jak ona przeżywała te wszystkie zdarzenia i jak jej dzieci przeżywały te wszystkie zdarzenia z opowieści rodziców. Tutaj, drodzy Państwo, chcę pokazać taki ważny problem w literaturze naszej współczesnej, a mianowicie przekazywanie traumy. My sobie nie zdajemy sprawy, my współcześni, obecnie żyjący, że mamy czasami jakieś lęki, zahamowania, że mamy jakieś problemy trudne do rozwiązania. Nie wiemy, skąd to się bierze. Drodzy Państwo, według
psychologii nowoczesnej, amerykańskiej, ale i u nas wielu psychologów, wiele powstało na ten temat publikacji, które się znajdują w bibliografii do tej książki. Okazuje się, że żeby poznać nas, siebie, żebyśmy więcej poznali, musimy dokładnie wiedzieć, co przeżyli nasi rodzice i dziadkowie. To jest bardzo ważne, drodzy Państwo. Jak się dowiemy, jakie były przeżycia naszych rodziców i dziadków, wtedy stajemy się mocniejsi, silniejsi w tym świecie, czasami który wymaga wielu różnych podejmowania, wielu różnych trudnych decyzji. A te z kolei decyzje teraz wydawać by się mogło w czasie pokoju. Nie mamy wojny, jest na wschodzie, daleko od nas. Ale teraz w czasach pokoju, gdy podejmujemy różne decyzje, te decyzje też będą wpływać na naszych dzieci i wnuków, drodzy Państwo. To nie jest tak łatwo. Nic nie będzie przychodzić bez żadnych konsekwencji. Naprawdę to jest bardzo ważne i tu pokazuję na przykładzie tej rodziny, ale też i innych rodzin, bo tutaj możemy jeszcze bardzo wiele mówić o rodzinie chłopskiej, o której pan profesor powiedział, która zginęła prawie w całości. Uratował się jeden człowiek, syn, który akurat wtedy nie przebywał w domu tej rodziny i później ten syn miał swoje dzieci, wnuków, które też bardzo mocno przeżywają i do dzisiaj przeżywają tamte zdarzenia. O tych zdarzeniach dlaczego ja piszę? Bo drodzy Państwo, wcześniej nie można było o nich tak normalnie pisać. To są problemy bardzo ważne, bo po 1945 roku o Armii Ludowej czy Gwardii Ludowej nie można było pisać, bo cenzura nie pozwalała. Po 1990 roku też nie można było pisać o Armii Krajowej. To nie wymaga... No po odwrotnie. Prostu... Tak. Odwrotnie. Po 90 roku. Nie, ale... Odwrotnie, Andrzej. Tak, ale tutaj chodzi o to, że też no, jest to tak, że w różnych okresach różnie można było pisać. I w związku z tym my wiemy, że w ostatnich latach, w poprzednich latach, na przykład bardzo pozytywnie pisano tylko o Narodowych Siłach Zbrojnych. Ale tutaj jest taka historia, że owszem, to są bohaterowie, każdy z tych oddziałów, ale też trzeba patrzeć ich na ich biografię w całej złożoności. To nie jest takie łatwe i widzimy właśnie, jak zmienia się optyka historii i jak podchodzimy do tych różnych zdarzeń z przeszłości, z naszego podwórka, z naszych okolic. To nie trzeba gdzieś daleko sięgać, wymyślać jakieś historie. To się dzieje w każdej naszej miejscowości. W każdym mieście, w każdym powiecie. I ta historia właśnie dzieje się tutaj wśród nas, na ziemi świętokrzyskiej. Ja jeszcze chciałem wrócić do tego, o czym mówił profesor Żak, do skojarzenia literackiego z butami Jana Józefa Szczepańskiego. Ja natomiast, jak czytałem ten długi Cień Świętej Góry, to po pierwsze zauważyłem, że dzieje się to w latach 42, 43, 44, czyli w latach drugiej wojny okupacji hitlerowskiej. Ale Niemców tu prawie w ogóle nie ma. Wszystko, co się dzieje, sprawia wrażenie, jakby to mielibyśmy do czynienia z wojną polsko-polską. Niemcy są gdzieś daleko, oczywiście. Niemcy zorganizowali obóz jeniecki na Świętym Krzyżu. Zorganizowali w takich warunkach, że ci ludzie, o czym Andrzej mówił, to nie tylko akty kanibalizmu, szerzące się choroby i tak dalej. Co im pozostawało? Pozostawało im wszelkimi sposobami uciec. I ta ucieczka ze Świętego Krzyża rozpoczyna pasmo tragicznych zdarzeń tutaj w tej książce. Ale co do skojarzenia literackiego, ja z kolei mam skojarzenie, dlatego że tych Niemców prawie nie ma, to mi przypomina taką książkę Włodzimierza Odojewskiego Zasypie, wszystko zawieje. Podole i przeklęte walki pomiędzy rozmaitymi ugrupowaniami polskimi, ukraińskimi, żydowskimi, radzieckimi, nawet białorosyjskimi. Tak, białorosyjskimi, bo jeszcze te tradycje białej armii jeszcze tam w czasie II wojny się odnowiły. I rozumiałem, że próbowałem zrozumieć, co się tam dzieje na tym Podolu, w tym piekle podolskim. W Zasypie, wszystko zawieje, bardzo ciemnej książce.
Ale wyjaśniałem to sobie, kiedy pierwszy raz czytałem Odojewskiego, że no tak, różne nacje, Ukraińcy, Polacy, wieki krzywd, rozmaite rzeczy, nie będę, wszyscy Państwo doskonale wiedzą, o czym mówię. Tłumaczyłem sobie to różnicami religijnymi, tłumaczyłem sobie różnica. Natomiast tu, w tym kwadracie, te wszystkie rzeczy dzieją się między wyznawcami tej samej religii, dzieją się między ludźmi reprezentującymi to samo społeczeństwo. Tak, ale powiedzmy wyznawcami tej samej religii. I z jednej strony kilkakrotnie zwróciłem uwagę na to, że kilkakrotnie ci ludzie pytani, dlaczego udzielili pomocy, dali jeść, przygarnęli chorego, bo robili to w imię przykazania miłości bliźniego. Ktokolwiek by nie przyszedł do tego domu, należy mu pomóc. Przychodzą głodni, przychodzą zmęczeni, trzeba dać im coś zjeść i pozwolić przespać się w stodole. I nagle ci ludzie, dla których różnice, powiedziałbym, różnice ideowe pomiędzy ugrupowaniami partyzanckimi w ogóle nie były istotne, bo przychodzili Polacy. Nagle ci ludzie realizujący przykazanie miłości bliźniego no płacą tak wielką cenę, jak przypomniana tu przez Andrzeja i przez pana profesora, rodzina Szczykutowiczów. Mało, że dorośli zostają spaleni, to dwie dziewczynki, które właśnie wróciły z nabożeństwa majowego. No, ten obraz wojny polsko-polskiej mnie w tej książce naprawdę przeraża. A jeszcze do tego, co pan mówił, to Jasia Szczykutowicza wszyscy lubili, bo każdemu dobrze życzył, umiał grać na skrzypcach, w ładnym, dużym domu organizował spotkania wiejskie, wybory. Schodzili się do niego ludzie z całej okolicy. Człowiek dobry, wszystko co miał zdobył własną pracą. I dalej jeszcze. Nie znał się na partyzantach. Nie odróżniał ich barw, programów, idei. Każdego, kto chciał walczyć z Niemcem, uważał za żołnierza, któremu trzeba pomóc. Chciał żyć zgodnie z własnym sumieniem. Może to go zgubiło? Więc takich momentów w ten sposób przedstawiających bohatera, który zginął razem z dziećmi, razem z dwoma córkami, w książce jest o wiele więcej. Ciągle dochodzi do tego konfliktu i tak zastanawiając się nad tym, doszedłem do wniosku, że chrześcijaństwo dla tych ludzi niewiele znaczy. Znaczy ideologia, tylko ideologia. Ideologia partyjna, niechrześcijańska, albo chrześcijaństwo staje się nagle ideologią. I wedle tej ideologii różne rzeczy się robi. Nie zawsze szlachetne i nie zawsze święte. To jest w tej książce i z jednej strony wielka prawda, chociaż pan nie dąży do prawdy, tylko przedstawia fakty. I to jest również ostrzeżenie, tak bym powiedział. Ostrzeżenie przed robieniem czy z klasyfikacją ludzi wedle jakiejś tam ideologii. Ten się nie znał na żadnej ideologii, na żadnych partyzantach. Nie wiedział, czy to są łakowcy, czy PH, czy GL, czy jeszcze ktoś tam inny, czy radziecki oddział. Wiedział, że jak biedni przychodzą zmączeni, brudni, głodni, trzeba ich nakarmić. Nie pytał, skąd przychodzą. I to u pana wychodzi bardzo, bardzo mocno wychodzi. To zideologizowanie i chrześcijaństwa, i różnych innych rzeczy. I najgorsza jest ideologia, która wedle której się postępuje. Z jednej strony sumienie,
No ale nie można według sumienia, bo się za to ponosi najcięższą karę. Tak, drodzy Państwo, to nie są łatwe wybory, tak jak powiedziałem. Każda decyzja nasza tu i teraz również będzie mieć konsekwencje i tak też było w okresie wojny. Tutaj pan profesor powiedział o tym, że nie ma jakby Niemców, ale wszystkie te organizacje, ugrupowania, różne stowarzyszenia walczyły z Niemcami, ale często się zdarzało, że walczyły między sobą, a najbardziej poszkodowana była okoliczna ludność. I teraz, drodzy Państwo, wyobraźmy sobie sytuację obecną, jaka jest w Polsce, w małych środowiskach. Jest to tak, że są różne organizacje. Jeśli jakaś grupa, rodzina, ulica popiera jedną organizację, no to później jest wykluczana przez drugą organizację. I jeśli dochodzi do władzy, no to tych ludzi, którzy byli związani z poprzednim ugrupowaniem, również wyklucza z działania, z aktywności, z doświadczeń, które mogłyby służyć tym ludziom w danym środowisku. A więc to jest powtarzalna sytuacja z tym, że teraz mamy sytuację związaną z pracą, z zatrudnianiem, z etatami, prawda? A w czasie wojny to była sytuacja związana z życiem albo śmiercią. W tym rejonie, drodzy Państwo, z wielu moich obserwacji i rozmów wynika, bardzo wiele było donosów do gestapo, do Niemców i te donosy wtedy w tym czasie również to było tak, że to było związane albo z wyrokiem śmierci, albo z wysłaniem do obozu koncentracyjnego. I teraz znowu mamy sytuację obecną. Jako dziennikarz często rozmawiam z naczelnikami urzędów skarbowych i urzędy skarbowe otrzymują bardzo dużo donosów. To jest jedyna instytucja w Polsce, gdzie każdy donos musi mieć rozpoczęcie takiej procedury urzędowej, wszczęcie postępowania administracyjnego. No i to jest to, że taka sytuacja jest powtarzalna i ja, drodzy Państwo, w tej książce opisuję losy tych ludzi aż do czasów współczesnych i moim celem było, takie miałem przesłanie pisząc tę książkę, żeby dzieci i wnuków zebrać w jednym miejscu i z nimi porozmawiać. Okazuje się, drodzy Państwo, że nie udało mi się to. Oni, ci przedstawiciele tych rodzin, nie chcą ze sobą się spotkać i nie chcą rozmawiać. Nie chcą sobie spojrzeć w oczy, nie mówiąc już o tym, żeby wybaczyli sobie w imieniu swoich rodziców i dziadków. To jest ta sytuacja. Być może jeszcze za 5, za 10 lat poszczęści mi się i zbiorę tych ludzi, tych właśnie synów i wnuków, przedstawicieli tych rodzin uwikłanych w tę historię. Mam taką nadzieję, że mi się uda, ale na tę chwilę dzisiaj jest to niemożliwe. Ale wie pan, że się pobiło w ten sposób? Nie, może coś tak. Mam jedno pytanie do pana jako autora. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób pan wyszukuje te tematy? Takie, powiedzmy, no, bardzo dziwne te nieścisłości, te różne postępowania ludzi. Skąd tam pan to wybiera? Ten był partyzan, ten potem był w UB, ten był tam gdzieś robił. Tutaj są tacy, którzy no, kłócili się i mordowali wzajemnie. Ten warsztat współbuduje. Dziękuję panie profesorze za to pytanie, bo to, drodzy państwo, wynika z doświadczeń, z przemyśleń do tego, do czego ja namawiam państwa, żeby poznawać dzieje swoich rodzin, swoich sąsiadów, swoich przyjaciół, żeby próbować, już czas szybko upływa, bardzo wielu osób na naszych oczach odchodzi i trzeba rozmawiać z ludźmi, seniorami, starszymi, trzeba ich wysłuchiwać, ich opowieści. To jest takie podstawowe źródło. Jako reporter, dziennikarz zmierzyłem województwo świętokrzyskie, góry świętokrzyskie, wzdłuż i wszerz. I lubię rozmawiać z ludźmi, poświęcam ten czas, bo wiem, że to jest bardzo duże źródło informacji i wiedzy historycznej.
Ja jestem autorem tak zwanej, no często o tym mówię, historii mówionej. To jest taka tendencja właśnie, żeby zbierać, archiwizować wypowiedzi najstarszych ludzi. Każdy z nas to może zrobić, sąsiadów z ulicy, swojej miejscowości. No i to już mam bardzo dużo nagranych rozmów. I podczas rozmów różne opowieści są. Wydaje mi się, że właśnie niektóre opowieści zapisuję sobie na karteczce i próbuję później odtworzyć, zrekonstruować tę całą historię, zdarzenie. Więc najpierw jest to, jeśli mnie zainteresuje jakaś postać, jakaś sytuacja, to zbieram informacje o tej zdarzeniu, o tej osobie. To są informacje z historii mówionej, ale później sięgam do źródeł zapisanych w dokumentach. A więc to jest przede wszystkim archiwa, muzea, Instytut Pamięci Narodowej. I to jest tak, żeby właśnie całościowo pokazać dane zjawisko, nie wyrywkowo, i żeby to miało jakieś podstawy też, bo ludzie konfabulują często, zmyślają różne historie i można zweryfikować je później w oparciu o źródła, które mamy. Jest ich bardzo dużo właśnie, tylko trzeba do nich dotrzeć. Jako dziennikarz, reporter mam dostęp do archiwów zebranych w Instytucie Pamięci Narodowej. A jest tam bardzo dużo materiałów ciekawych. No ta instytucja niebawem będzie, takie są propozycje, ulegać pewnym zmianie, przekształceniom, ale niewątpliwie archiwa Instytutu Pamięci Narodowej, jakąkolwiek będą mieć nazwę w przyszłości, one będą nam służyć, historykom, reporterom, dziennikarzom, bo to jest bardzo poważne źródło. I drodzy Państwo, tutaj jak profesor powiedział, ja wcześniej pracowałem przez wiele lat w pismach literackich, rozmawiałem z wieloma osobami, wiele tekstów napisałem, ale tutaj właśnie na ziemi świętokrzyskiej, dokładnie na ziemi opatowskiej, sandomierskiej, ostrowieckiej znalazłem swoje tematy. I właśnie wszystkie te moje książki, akcja się ich rozgrywa w tym rejonie wspomnianym przed chwilą. Ale tak się staram, panie profesorze, żeby te tematy takie wydawać by się mogło lokalne, żeby tak przedstawiać, znaleźć jakąś formę, jakiś ciekawy pomysł na napisanie tej historii, żeby zainteresować najważniejsze wydawnictwa w Polsce, gdzie publikowałem, czy wydawnictwo Bellona, Pruszyński i Spółka, wydawnictwo Znak. Bo moim celem jest to, żeby te nasze tematy lokalne, świętokrzyskie wydobyć na poziom ogólnopolski, gdzie będą dyskutowane przez wybitnych historyków w Warszawie, w Krakowie czy w Gdańsku, bo to są nasze tematy polskie. To nie są tylko świętokrzyskie. I taki jest mój cel, odpowiadając panie profesorze, no skąd ja biorę właśnie te tematy. I to wydaje mi się, że to jest podstawowe takie zadanie każdego reportera, każdej osoby piszącej, no żeby mieć taki słuch, taką wrażliwość, właśnie umiejętność rozmowy z ludźmi. To nic na siłę nie można robić. Jeśli ktoś nie chce z nami rozmawiać, no to na siłę tego nie róbmy. Ale jest wiele osób starszych, z którymi warto rozmawiać, póki jeszcze oni żyją, bo naprawdę bardzo, bardzo dużo można się dowiedzieć. Możemy zadać pytanie, ale starą wiedzę. A może tak ogólnikowo mówicie, że ja nie wiem do tej pory, kto zamordował tę włoską rodzinę? Oddział działający w Baćkowicach od Armii Krajowej. Dobrze. A teraz to już prawowy. Czy Róża Ośmiołowska jest może spokrewniona z Marianem? A, czyli z Gomorowicie. Jest oczywiście spokrewniona, tak, z Marianem, wybitnym, tak zwanym Rysiem, bo tak Rysiem, tak, w rodzinie. Wybitnym Marii. Poetą pokolenia współczesności. No, z kolei był kuzynem Gombrowicza. Tak. I tutaj jestem historykiem literatury, a nie socjologiem, ani historykiem, więc troszkę po literacku zapoznałam się. Ale wcześniej jeszcze zadaję takie pytanie. Pisze pan tylko o jednym przedstawicielu rodziny Lebleskich. Akurat tę historię znam dosyć dobrze. Czy pan pisze również o właścicielu Różowej Ochotnicy Wincentym, zamordowanym, kiedy stawał w obronie proboszcza Waśniowa, na którego napadła banda czerwonych, tak się ich opisuje. Czy pan pisze o jego córce Jadwidze,
żonie Rauschera, właściciela Grzegorzewic, okrutnie zamordowanej przez ludową partyzantkę. No to dziękuję ślicznie tutaj pani profesor za te pytania, bo to jest bardzo ważne. Rodzina Ryklewska. Zabójstwo proboszcza to jest. Tak. To jest. Tak. Tak, tak, bo tutaj. Ta druga historia, o której pani doktor mówi, nie ma. Tak, ale tutaj jest oczywiście pewien wątek wyjęty. To nie jest biografia czy monografia rodziny Ryklewskich. Wydaje mi się, że to jest tak dramatyczna historia, że pan chciał zwrócić uwagę na takie bardzo ważne, a zarazem trudne do zaakceptowania sytuacji. A to jest przykład fajny. Tak, tutaj oczywiście we wrześniu 1939 roku senior rodu Ryklewskich zginął z rąk bandyckich w obronie księdza proboszcza w Waśniowie. Tam przy wejściu na plebanie jest piękny napis o tym zdarzeniu. I cała rodzina później, to była żona Ryklewskiego, utrzymywała cały majątek i jako kobieta, o tym pisze, przyjmowała u siebie w czasie okupacji partyzantów spod różnych znaków, przedstawicieli różnych organizacji, żeby nie narazić się nikomu. I oczywiście tutaj pani wspomniała też tragiczną historię też tej rodziny, czyli Rauscherów z Grzegorzowic, z gminy Waśniów. To już jest troszeczkę później, bo to już jest, 1944 rok. Tutaj zdarzenia opisuje z Janem Ryklewskim, który pochodzi też z rodziny Ryklewskich, z Wronowa, dziedzicem młodym z Wronowa. I ta historia właśnie tutaj się rozgrywa. Cała historia jest dosyć ciekawa, bo to jest rodzina Ryklewskich, o której Zofia Ryklewska-Braun napisała piękną książkę pomiędzy. A 2 lata temu Zygmunt Ryklewski, właśnie syn tego dziedzica, który zginął we wrześniu 1939 roku, to jest tak, że to jest piękna historia do opowiedzenia i pani Zofia Ryklewska-Braun to przygotowała. Natomiast Zygmunt Ryklewski wydał wspomnienia swojej matki. To są też wydane w małym nakładzie i to też o tym opisują. Ja zająłem się tylko pewnym wyrywkiem, pewną fragmentem z biografii tej rodziny. Oczywiście rozmawiałem z wieloma osobami, bo jest to tak, drodzy państwo, że zbiera się bardzo dużo materiałów, jest dużo rozmów. Jest tutaj wśród nas pan prezes Juliusz Braun, mógłby powiedzieć znacznie więcej o rodzinie Braunów. Rozmawiałem też o tej rodzinie z Grzegorzem Braunem, który był w poprzedniej kadencji jednym z najbardziej aktywnych posłów u nas w parlamencie. Obecnie jest europosłem. Więc jest to historia tak bardzo ciekawa, wieloznaczna. Jest to historia, która również właśnie jest opisywana przez te rodziny, o których wspomniałem. Nawiązałem kontakt z siostrą Grzegorza Brauna, z Moniką Braun, która jest wykładowczynią we Wrocławiu i wydała piękną książkę, też pod znamienitym takim tytułem, określającym rodzinę Braunów i Ryklewskich. Także to, co pani tutaj doktor wspomniała, jest to bardzo ciekawy wątek i ta książka jest napisana bardzo skrótowo, lapidarnie. To jest niespełna 200-stronicowa książka, ale dla osób, które interesują się lokalną historią i historią naszego kraju, rodzin ziemiańskich, chłopskich, o których teraz się dużo mówi, czy rodzin inteligenckich, to tutaj znajdą tylko pewne lapidarne historie, ale samemu można później zdobywać więcej wiedzy. Nadal stoi pomnik dowódcy tego oddziału partyzanckiego, który zamordował Jadwiga Rauschera. Ten pomnik jeszcze parę lat temu stał i w monografiach wydawanych przez gminę Waśniów jest opisywany, jest zdjęcie tego pomnika. Obecnie jest zdemontowany zgodnie z ustawą o pamięci narodowej. To są wszystkie te pomniki związane z Armią Ludową, z sowieckimi, z Gwardią Ludową. Wszystkie zostały zdemontowane.
Jeśli te pomniki były na terenie należącym do gmin, to gminy musiały je zdemontować, a jeśli na terenach prywatnych, no to właściciele, gospodarze musieli zdemontować. Jeśli tego nie zrobili, to na koszt państwa zostały one zdemontowane. Dobrze. No ale wie pan, na to tak uszanować się wtedy. Natomiast dla mnie ważne jest to, że nikt z mieszkańców tych okolic, tej wsi, nie miał nic przeciwko temu, żeby pomnik tego mordercy tyle lat po zmianach ustrojowych stał tam jeszcze. Tak, to jest właśnie bardzo ciekawe w tym wszystkim, co pani mówi. I tutaj opisuje różne spojrzenia na naszą historię, że nie można jednoznacznie patrzeć. Każdy z nas, który dysponuje jakąś wiedzą, doświadczeniem, przemyśleniami, ma swoje obserwacje, ma swoją wiedzę i może dokładnie się wypowiedzieć. To wszystko jest tak, że to są ludzie, to jest nasza historia. Tutaj jest wśród nas pan nadleśniczy Nadleśnictwa Łagów i my wielokrotnie rozmawiamy na przykład o pięknej historii związanej tutaj z Orłowinami, gdzie Nadleśnictwo upamiętnia historię różnych zdarzeń, które miały miejsce w lasach w tym rejonie. I to jest niewątpliwie, ciągle do dyskusji. To nie są łatwe odpowiedzi. To są badania socjologiczne, badania społeczne. No, właśnie chciałem tu odpowiedzieć o jednej tylko rzeczy, Ireno. Mianowicie w tej książce, ta książka we mnie przede wszystkim spowodowała jedno, znaczy jak gdyby wywołała jedno pytanie. Dlaczego przy takiej traumie, posttraumie, z którą żyją drugie, trzecie pokolenie i tak dalej, ci ludzie milczą? Dlaczego w Polsce tak często milczenie, które przecież mówimy, że milczenie jest złotem, milczenie w tym kontekście uważam za przekleństwo. I teraz, dlaczego ci ludzie się nie odzywali? Bo chcieli milczeć, bo nie chcieli. Jest coś takiego, że nie wiem skąd się to bierze, takiej głowy nie mam, ale że nasze społeczeństwo nie chce przepracować pewnych spraw, woli milczeć. To jest, myślę, że to jest najtrudniejsza sprawa. Przecież gdybyśmy rozmaite sprawy przepracowali, to ci ludzie, o których Andrzej tutaj mówił, a pan profesor powiedział, że czy by się pobili, czy nie. Gdyby były sprawy przepracowane, to ci ludzie by się spotkali z różnych stron. A oni się nie chcą spotkać, bo nikt do tej pory tego nie przepracował. Znam też małe społeczności i wiem, że w tych społecznościach, Ireno, jest tak jak z tymi ludźmi, wiesz? Nawet nie odezwie się pierwsza osoba, tylko po prostu przyjmuje się zmowę milczenia. Zmowa milczenia jest w naszym społeczeństwie normą. Tak jest bezpieczniej. Tak jest bezpiecznie. Nie mówię, że widać, jest bezpieczniej w tym środowisku, jeśli mowa o tym, czy przyjmowano, czy pomagano partyzantom z jakichś ugrupowań. Pamiętam opowieści mojej babci, która mieszkała w małej miejscowości koło Imży, właśnie w takim zakątku leśnym. Z sąsiedniej miejscowości pochodził Heda, Szary. Jak przychodzili partyzanci, to oni się może we dworach się przedstawiali, nie wiem, ale chłopom się nie przedstawiali. Babcia mi opowiadała, jak to wyglądało. To wyglądało tak, że nocą walił ktoś w drzwi albo w okno, ale mówił, że walił tak, aż się auta trzęsła. I wstawał wtedy, tam rodzina wstawała i miała reagować na polecenia, które dostawała, żeby dać to, czy tamto, zabierali co im było potrzebne. W wielkim strachu tam nie było możliwości o to, żeby pytać, kto przyszedł, skąd, z jakiego ugrupowania. Oni po prostu reagowali, bo mówili, że wojsko przyszło i potrzebowali czegoś, tak. Więc to może też jest jakiś przyczynek do tego, do tej właśnie śmierci Szczyputowiczów. Na mnie ona zrobiła największe wrażenie w tej książce, bo wszystkie te rodziny przedstawione miały swoje dramaty i swoje tragedie, ale rodzina Szczyputowiczów może dlatego, że zginęły tam dwie młode bardzo dziewczyny, jedna 15-letnia, jedna 18-letnia. I właściwie zadaję sobie pytanie, dlaczego? Co one miały właśnie... Nie wiem, co zginęły.
on prawdopodobnie wcześniej został zgwałcony jeszcze, tak. To nie była może decyzja na tym niskim szczeblu właśnie partyzanckim, tylko może to było właśnie działanie świadome polegające na tym, że chodziło o zastraszenie ludzi, o zastraszenie. To miała być śmierć, która miała zadziałać tak na okolice, żeby nikt się nie wychylił, żeby wszyscy wiedzieli, co im grozi. I dlatego może one złożyły tą ofiarę, zupełnie niewinną przecież. Ale oczywiście religia stanie już branto w rodzinnym przekazie, może to inaczej wygląda. Ale znam relację służącej w dworze Grzegorzewickim, która uratowała dzieci, ponieważ dzieci także miały być zamordowane przez partyzantów, którzy w tym momencie pastwili się nad ich matką i jej kuzynką. Tylko służąca uratowała i wyprowadziła na przedawnienie. Więc chodzi o tej utopii, bo naprawdę nie ma, bo większość Państwa przypuszczam nie zna tej historii. O świnie, o zwykłą świnie, tę, a nie tamtą. Partyzanci ludowi przyszli po Krakowskich i wiedzieli, jak zostawić Jakowcy przyjęci. No lepiej, a i poczęstowano, ale nie tak wystawnie. I zażyczyli sobie akurat świnią lepiej wypasioną niż tę, którą dawano im we dworze. I od tego cała tragedia śmierć koniec dworzy zaczęły się. Nie mówiąc o tym, że te osoby, które poniosły najcięższą, no, poniosły śmierć w ogóle bezpośrednio w tym zajściu, nie uczestniczyły. Więc to była zemsta za... za dwór, za warstwę społeczną, moim zdaniem. I tutaj, jeżeli pan profesor Żart mówił o korzeniach chrześcijańskich w Dzień Świętej Wody, to przypomnę, że tam wcześniej było pogaństwo. Ja myślę, że te tradycje to tak zupełnie nie wygasły, pozostały ożywione. I tutaj, Januszu, do ciebie się zwracam, pisałeś o Andrzejewskim. I pokrył diametrnie przypadki. W tych stronach się rozgrywali przypadkiem sam podmiotny bohater pochodzi. Konkolewski tam w którymś momencie przypadł. I Konkolewski jeszcze. Ostrowiec to był taki ośrodek, no, wielki wpływ komunistyczny. I co oddziaływało na sąsiednie wsi, bo stamtąd ludzie do pracy, do Ostrowca chodzili. I tu znowu dogonił przesięgnę na ostatek. Tordydurkę przecież kończy się obrazem tego, metaforycznym, tego, co naprawdę zdarzyło się parę lat później. Przecież bohater Tordydurkę, uciekając z dworu Muzynów, po drodze wszystkie dwory i ośmiela służbę folwarczną do napaści na panów. I to się po 1944 roku i później zdarzyło. Właśnie w Chybakowicach. To jest ten Dzień Świętej Góry, a z drugiej strony Cień Ostrowca. Czerwonego Ostrowca. Tak, tutaj jest ważny temat, drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, no jest to książka o nas, książka też współczesna. Ta zmowa milczenia, o której profesor wspomniał, jest istotna, gdyż nie przepracowaliśmy tych zdarzeń, powinniśmy więcej o nich mówić, powinniśmy w różnych środowiskach o tym rozpamiętywać, analizować. W wielu krajach jest właśnie, już sprawdzone są pewne metody. Drodzy Państwo, powstało wiele różnych publikacji o wojnie domowej w Hiszpanii. Tam zginęło bardzo dużo ludzi i obecne dzieci i wnuki, powstały piękne książki na ten temat, szukają kości swoich bliskich, żeby móc zobaczyć, gdzie leżą się, w którym rowie zostali pochowani ich przodkowie. Bardzo wiele publikacji jest również w literaturze szwedzkiej o współpracy z dyktaturą, no, z ideologią faszystowską. Tak, bo tutaj chodzi o ideologię faszystowską. Wiele jest przepracowanych takich tematów. Również w literaturze niemieckiej bardzo wiele dzieci, wnuki dawnych katów, morderców właśnie piszą różne wspomnienia. Bo na przykład mój dziadek był fałszerzem. Ostatnio czytałem taką książkę o
takim wybitnym, znanym, wybitnym w historii tej faszystowskiej, niemieckiej, który całą fabrykę pieniędzy właśnie fałszował. I to jest przepracowywane w innych krajach, drodzy Państwo. Natomiast u nas to zamiata się pod dywan. To jest bardzo ważne, bo tutaj jesteśmy w terenie, gdzie Stefan Żeromski, bodajże w Sułkowskim, napisał, że trzeba rozdrapywać rany, żeby nie zabliźniły się błoną podłości. I tu rozmawialiśmy z profesorem o tym, że jeśli my tego nie przepracujemy, jeśli te nasze rany źle się zagoją, to później jeszcze bardziej będą ropieć i jeszcze bardziej będą wpływać, zatruwać nasze życie. To jest bardzo istotny problem, bardzo ważny, żebyśmy o tym dyskutowali i rozmawiali. Tam pani chce zadać pytanie. Proszę bardzo. Ja właśnie bardzo wątpię, bo takie ramy osobiste bardziej, że ludzie po prostu już kulturowo mamy tak tutaj w tej części świata, że ciężko jest nam właśnie mówić o naszych ramach, które tutaj są ramy rodzinne, które dotknęły po prostu ludzi osobiście. I ciężko jest lepiej milczeć, ponieważ no jednak rozdrapywanie tych ram boli, tak? Więc to jest, że łatwiej jest ludziom przeżywać ten ból, który jest gdzieś zamknięty, niż zmierzyć się z prawdą, że może właśnie czasami gdzie dochodziło do jakichś sytuacji, w których no, byśmy nie byliśmy dumni, albo rzeczy, których no, lepiej nie byłoby pamiętać. Więc mam wrażenie, że to jest też właśnie kwestia taka kulturowa i nastawienia do takiego jakiegoś otwierania się i mówienia o emocjach, o doświadczeniach, czy wielu też takich osobistych rzeczy w wielu rodzinach, a później im dłużej ta trauma jest przekazywana na tym, że się robi coraz większy problem już też narodu i całego społeczeństwa, ponieważ każda ta trauma rodzinna to się skupia w jakimś stopniu. Więc myślę, że to jest też kwestia tego osobistego nastawienia do jakiejś przepracowania pewnych rzeczy. Myślę, że to jest bardzo słuszna uwaga. A tutaj jeszcze pan, proszę. Ja chciałbym zwrócić uwagę, nie wiem, czy się tutaj autor i państwo zgodzą, ale część tej przemilczanej historii myślę, że jest uwarunkowana też tym, że to pokolenie zaraz powojenne, czy też ludzie, którzy w sumie już żyli w czasie wojny, w związku ze zmianami systemowymi, no po prostu milczeli, bo tak było wygodnie. Niedobrze było mówić o powiązaniach z Armią Krajową, niedobrze było mówić o powiązaniach też z wojskami radzieckimi z drugiej strony. Pamiętajmy, że ten początek, te lata zaraz powojenne, na wsiach, w takich terenach podwiejskich, no ciągle funkcjonowały też jeszcze oddziały tej partyzantki polskiej, czy tej Armii Krajowej i tak naprawdę nie wiadomo było, komu można się narazić. Ludzie po prostu wybierali tą opcję dla swojego bezpieczeństwa milczenia. I to starsze pokolenie, które było jakby nośnikiem tej wiedzy o tym czasie, nie chciało jej zbytnio przekazywać. A teraz, kiedy nastał ten czas, że może by się już tego nie bali, już nie ma niestety. I razem z nimi to świadectwo po prostu często odeszło, bo jakby nie było tej odwagi, był taki jakby wybór bezpieczeństwa, że pewne tematy były przemilczane. Tak, to właśnie ja można odbierać. Profesorze, że swego rodzaju paradoksem w naszej historii jest to, że najczęściej, właściwie zawsze, ktoś nam dyktuje, o czym możemy mówić, a o czym nie możemy mówić. Dlatego nigdy nie możemy dojść do rozwiązania pewnych problemów, ustalić jakąś prawdę. Nie, bo dzisiaj można mówić o żołnierzach wyklętych, a jutro już nie będzie można o żołnierzach wyklętych. O armii, o Gwardii Ludowej, a pojutrze już nie. Więc zawsze nam ktoś dyktuje. Stąd się wie, że także tu dotykano tej sprawy. Strach. No po co mam mówić o tym, co jest zakazane? No to nie mówię. Panie profesorze, jest instrumentalne traktowanie prawdy po prostu. Jak ja 20 lat przestałem zajmować się tym, czym zajmę się w tej chwili, mniej więcej pod koniec lat 80. I pamiętałem te
no, rozmowy w środowisku pracowanym, spotkania i tak dalej, jako bardzo takie ważne i otwarte na 80. I powróciłem po 20 latach, napisałem wtedy, jak pan pamiętał, to Miłość w Śniowie. I byłem w ciężkim szoku, jak zacząłem się spotykać z czytelnikami, że ludzie boją się mówić. Minęło 20 lat, wydarzyło się co, bo zmienił się ósmy z tamtego przeszliśmy wtedy. I co się stało? Dlaczego się boją się mówić? Dlaczego milczą? Zadaję pytanie, milczą. Wiem, że i tam coś dręczy, ale milczą. Milczą. Nie chcą powiedzieć. Obawiają się tego, co opinii. Powodzą bardzo tak merkantylnie do wszystkiego. Po prostu boją się opinii innych osób, bo boją się o swoją pracę, o egzystencję, o awanse i tak dalej. A czasem o stosunki sąsiedzkie. To relacje sąsiedzkie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, chciałem do Andrzeja powrócić. Andrzej, po tym wszystkim, co powiedziałeś, ja bardzo chcę, żebyś te puzzle polskie przeczytał. Dlatego, że wiesz, tam jest z obecnych poza moim redaktorką, którego pan profesor czytał tą książkę. No, przepraszam bardzo. A, Andrzej, przepraszam, zapomniałem. I tam jest właśnie taka sytuacja, tam jest, są dwa światy, Hada i Dworek. I część tego właśnie, o tym porozmawiamy, oczywiście ja nie jestem reportażystą, bo skupię się kartami, tak jak Andrzej, tylko intuicją i tym, co mam przepracowane tam emocjonalnie. To te dwa światy ze sobą tam się przenikają, dyskutują i są uzasadnione i postępowały. To, że tak, a nie inaczej postępowali chłopi, bo przecież cztery, chyba nie pamiętam dokładnie, będziesz lepiej wiedział, ile dworów zostało spalonych po wojnie, a ile w trzeciej wojny. Większość po wojnie, bezpośrednio po wojnie. Więc to, że ci ludzie szli, palili te chłopy, nie wszystko się da wytłumaczyć, jak biorą radziecką komunizmem i wpływem kultury o zdrowie za okolicę. Bo były powody. Głęboko zakorzeniona nienawiść z jakiegoś powodu. Nic nie dzieje się bez przyczyny. I to właśnie to, o czym mówił pan profesor, że to należałoby przepracować, a to nie zostało przepracowane, bo wszyscy się wstydzą. To samo było, ja dokonałem takiego właśnie odkrycia, nie rozumiałem jednej rzeczy. Była wojna domowa w Hiszpanii. Nie? Cały czas jak my czytamy ten Guayas, tam wszystkie inne pozostałe takie tradycyjne z naszego widzenia, spojrzenia na tą wojnę. No to co? Franco umarł i powinni się rzucić do rozliczenia z tymi frankistami, prawda? A tam się nic takiego nie wydarzyło. I dopiero jak przeczytałem książkę Moliny z były czasu, no nie pamiętam teraz tytuł leciał, gdzie dopiero wtedy zrozumiałem, dlaczego. Dlatego, że wszyscy byli uwagrani. Wszyscy. Tak samo jest u nas. U nas nie ma jedynie dobrych akowców, jedynie złych halowców, szlachetnych ludzi z dworu, podłych chłopów i tak dalej. Po prostu wszyscy mają swoje grzeszki i mają swoje zasumienie. I dlatego właśnie to o czym napisałem, bo ja tego nie czytam, ale słucham, to jest kapitalna sprawa właśnie dlatego, że to zmusza do refleksji. Zmusza. Skąd się to wszystko wzięło? Teraz. Bo teraz jest bardzo niestety podobnie. Milczenie. Strach przed powiedzeniem tego, co się myśli. No bo tak, jak powiem, co myślę, to nie dostanę dotacji. Dobra. No. My tak, no, czysto
Od marszałka czy od ministra, prawda? Od ministra czy od pani prezydent, czy pana prezydenta. Więc lepiej milczy. Bo znam takie osoby, które znam je kilka lat, nie słyszałem jak mówią. No. I ci być może są tacy mądrzejsi, nie? Także, drodzy Państwo, no książka, tak jak powiedziałem i tak jak mówimy, zmusza do wielu refleksji o naszych postawach, o nas samych. To jest dla mnie najważniejsze. To jest taki problem istotny, który nad którym myślę, między Polską zdziecinniałą a Polską dojrzałą. To nie są łatwe problemy. To były stawiane przez naszych poprzedników, wybitnych myślicieli, krytyków. I to jest problem ciągle aktualny, zwłaszcza obecnie w naszych czasach. Myślę, że tutaj jeszcze pani oddam głos i będziemy powoli kończyć. Tu się ciągle zastanawiamy nad tym, dlaczego ci ludzie są tacy i tak jakbyśmy oskarżali ich, a powinni tego, uderzmy się we własne piersi. To cała nasza historia wskazuje na to, że tak było, tak jest. A dlaczego tak jest? Najnowsze badania genetyczne, to nie jak pan powiedział, że psycholodzy, bo psycholog to psycholog, prawda? Ale to trzeba po prostu udowodnić, jak to jest. Okazuje się, że człowiek, który przeżył coś, to jego genom się zmienia i on przekazuje następnemu pokoleniu. I teraz weźmy całą nawet tą historię od 1939 roku i te nasze w prawo, w lewo, tacy, siacy, wszystko to się odbiło na naszych genach. A żeby to przerobić, tak jak mówimy, to każdy musiałby po prostu uczestniczyć w sesjach psychologicznych. Jest taka metoda Hellingera, która może się wydawać komuś bardzo, bardzo dziwaczna, ale to jest ustawienie rodzin. Ja byłam na takiej, po prostu wybiera się skąd ten problem i przychodzi dziadek, babka. I ja sama to doświadczyłam tego, jak jest. To jest naprawdę bardzo trudny problem i mamy to wszyscy w sobie i po prostu trudno powiedzieć, w jaki sposób powinno to być, jakie to powinny być programy rządowe, żeby poprzez psychologię, poprzez powracanie do tego uwolnić się i ponaprawiać te nasze geny. O, tu jeszcze pan Nadleśniczy, bardzo proszę. Króciutko chcę panie Andrzeju bardzo podziękować za tą książkę i powiedzieć, że te sprawy są cały czas żywe, bo mają ten eklektyk razem z tym dworkiem, miejscem tych tragicznych wydarzeń po reformie rolnej trafił do Lasów Państwowych. On stoi do dzisiaj, nawet w dość dobrym stanie we Wronowie. Tam kiedyś było biuro, gdzie mieszkali pracownicy. I teraz od 10 lat ja to usiłuję sprzedać ten dworek normalnie na wolnym rynku. No ale niestety ktoś kupił od Rekleckich świadczenia reprywatyzacyjne i tu sprawy sądowe ciągną się, ten obiekt niszczeje. Ale powiem Państwu, że tak się zastanawiam, co Państwo powiedzieli. Tam już były różne pomysły na temat tego właśnie tej wojny polsko-polskiej. Tam różni ludzie chcą upamiętnić jednych z partyzantów, drugich partyzantów. Z całego świata otrzymuje dziwne telefony, że ludzi zainteresowanych kupnem tego. Oni nie chcą mówić przez telefon. Ja się domyślam, że w jakiś sposób są związani z tym miejscem, bo z różnych części świata mówią, że oni, jakby tylko była okazja, dają wszystkie pieniądze, żeby akurat ten majątek kupić. Także ciekaw jestem, jaka będzie dalsza historia tego miejsca. Czy jeszcze ktoś by chce zabrać głos z Państwa? Nie. To będziemy powoli kończyć. Autor będzie podpisywał książki, także zapraszamy tutaj, prawda? Tak, tu przy stole.
I co, Andrzejku? Dziękujemy ślicznie Państwu. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy.